Starszy odmieniu się powiedzmy Wumir, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej. Na czym polegają Wasze działania w tej chwili? Co się wydarzyło? Po przyjeździe na miejsce tutaj zdarzenia zastaliśmy samochód ciężarowy betoniarka w rowie oraz rozlaną substancję ropopochodną na jednym pasie drogi tutaj wojewódzkiej. I działania nasze polegały na zabezpieczeniu całej tej drogi, zamknięciu na czas prowadzenia działań tej drogi, żeby auta nie jeździły, żeby nie roznosiły tej rozlanej ropopochodnej substancji. A rozlana substancja mogła być przyczyną tego auta, które padło do rogu poprzez rozlaną substancję ropopochodną, która została rozlana. Czy ten ruch będzie puszczony lada moment? No tak, teraz działania polegają na wyciągnięciu samochodu tego ciężarowego z tutaj pobliskiego rogu i później po uprzątnięciu drogi ruch zostanie wznowiony.